Czasami jest tak, że w grze zdarzą się jakieś bugi i błędy, które nie pozwalają przejść gry, ale są też gry, które takimi błędami starają się nam naprawdę utrudnić życie i robią to nagminnie, dlatego pokonać taką grę trzeba jej własną bronią, samemu stając się błędem w równaniu. Powiedz mi, rozumiem, jestem Daisy Sosk, jest kolejny odcinek z Siren Head Fields i dzisiaj ponownie próbujemy dnia 3. Mam nadzieję, że również uda się przejść dzień 4, o ile to będzie możliwe, bo dostałem pewien smutny komentarz, który sugerował mi, że no właśnie, jeden z questów jest zbugowany i po prostu nie da się tego przejść, ale zobaczymy, jak będzie. Jeżeli będziecie chętni na więcej, dajcie mi znać, łapą w górę, dobijacie do 15 tysięcy i robimy kolejne dni, jeżeli oczywiście gra nam na to pozwoli. Ale zanim przejdziemy dalej, to zobaczcie, jakie prace wygrały w naszym konkursie fanartowym z Play Polska. Jest tam m.in. praca ze Siren Headem, więc polecam sobie obczaić. Jak co miesiąc mam przyjemność zaprezentować wam kolejnego zwycięzcę w konkursie na fanartę Play Polska i tutaj warto wspomnieć, że Lia Creations wygrała już 3. I mam nadzieję, że dla wielu z was będzie to motywacją oraz inspiracją do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie. A żeby wziąć w nim udział, musicie stworzyć pracę związaną z siecią Play oraz moim kanałem. A jako, że mamy rok szkolny, to fajnie byłoby, gdyby przy okazji dodać tam jakiś temat szkolny. Następnie taką pracę publikujecie na swoim Instagramie, oznaczając oczywiście Play Polskę, oznaczając mój Instagram, dodając hashtag Team Play z fioletowym serduszkiem. A potem pozostaje już tylko czekać na wyniki. Ze strony technicznej tylko chciałem dodać, że najlepiej, gdyby to były prace wykonane w formie cyfrowej w jak najwyższej rozdzielczości, aby prace mogły być przeze mnie osobiście wydrukowane na płótnie, jak te, które już mogliście ostatnio oglądać. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy jeszcze jedną pracę, która została wyróżniona przez społeczność. Jest oczywiście spacer ze Siren Headem i postanowiłem, że jako, że również na grupie ta praca wywołała naprawdę pozytywne emocje, to również zostanie wydrukowana tak samo jak prace zwycięskie. Serdecznie zachęcam do brania udziału w tym konkursie, a teraz wracamy do filmu. Pewnie pamiętacie, że ostatnio odkryłem pewien dziwny double jump, więc chciałem tylko coś sprawdzić, czy da się wskoczyć na kukurydzę. Nie da się na nią wskoczyć na pewno ze strony kukurydzy, ale jakby to powiedzieć, no, ta gra ma to do siebie, że to, co jest niemożliwe, staje się możliwe. Siren Head się teleportuje. Tutaj mamy nagle przejście, którego nie ma. Tego nawet nie próbuję dotykać, bo nie ma to nawet najmniejszego sensu. Chyba trafiliśmy na jeden z gorszych seedów w takim razie, bo ta gra ma jakiś dziwny system losowości. Ogólnie to tak, możemy sobie zrobić to w taki sposób, widzicie, pyk, pyk, idziemy teraz tu, pyk. I teraz najważniejsze jest to, żeby wejść na tą ściankę, która jest tutaj i się na niej utrzymać, tylko że tak, na niej trzeba tak poskakać, hopsa, sa, porobimy, cyk. I niestety spadłem, ale wiadomo, o co chodzi, tak? Spróbujmy tam wejść i zobaczyć mniej więcej, czy na pewno wszystkie questy tutaj są, bo tak mi się wydaje, że ostatnio miałem taką grę, że tych wszystkich questów tutaj najzwyczajniej w świecie nie było. Widzicie, pyk, wskoczyliśmy, pięknie, ładnie i pyk, 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 jesteśmy już tutaj na kukurydzy. I teraz możemy rozejrzeć się dokładnie, jak to wygląda. Tutaj nie mamy żadnego przejścia, tam jest tylko jedno przejście, ale to miejsce się później zmienia, bo ono zarasta kukurydzą prawdopodobnie. Jak dobrze zrozumiałem, tak przynajmniej się stało ostatnim razem, kiedy na to wpadłem. O, widzicie, automatycznie pojawia się tutaj kukurydza, nie możemy już wrócić, nie ma drogi powrotnej. I tutaj jest tylko przejście takie jakby, żeby tam sobie zajrzeć, ale chyba nic więcej ważnego tam nie ma, więc my możemy w tym momencie sprawdzić, jak to wygląda, gdzie są questy. Dobra, jednego widzimy, możemy przejść sobie dalej tędy i zobaczyć, przywitać się z krukami, które gdzieś tutaj się zrespiły. Bo tak jak mówiłem, ta gra jest generowana losowo, co może w wielu przypadkach przyprawić o ból głowy. Ale niestety to tyle, jeżeli chodzi o wykorzystywanie jakiegokolwiek błędu. Nic więcej w tym momencie zrobić nie możemy, ponieważ tak naprawdę nie możemy przeskoczyć przez ten tunel. Niby to jest taka, wiecie, mała odległość, ale uwierzcie mi, że nie da się tego zrobić. No chyba, że na przykład w takim miejscu jak to jeszcze, jak są właśnie takie momenty styku tych. No cholera. No tak, jeszcze się spotkamy tutaj. O, on mnie zauważył bez większego problemu oczywiście. On tam sobie podniesie ten samolocik. No ale zobaczcie sami. Gdzieś tam był ten questik, zaraz z niego sobie pójdziemy, tylko musimy ominąć Siren Heada, który znowu za nami biegnie. Ja chcę go właśnie wrzucić gdzieś jak najdalej się da. Okej, jeden quest jest tu. Gdzie jest reszta? Sami widzicie, nie widać. Nigdzie nie widać kolejnego questa, tak jakby w ogóle nie zostały tutaj dodane. Co według mnie jest dosyć niepokojące, bo wiecie, robicie sobie questika i nagle okazuje się, że hej, kolejnego nie uświadczysz. O, zapomniałem, że jeszcze jest jeden problem, a mianowicie to, że kiedy skaczemy,
i kucamy jednocześnie, to gra robi nam psikusa. Tak, to było to, jak dobrze pamiętam. Cyk, zrobione, wiadomo. Udało się, tylko że tak. Tutaj już papierowych pistoletów. O, pięknie, pięknie. Na ten dymek się da jeszcze skoczyć. Chyba. O, widzicie, da się, idealnie. Tylko teraz tak, nie wiemy co i jak jest dalej. Udało się, fantastycznie. Tylko jak na Siren Head zobaczy, to jesteśmy już tak naprawdę martwi, więc to jest stracona rozgrywka według mnie. Ale tutaj mamy kolejnego questa, którego możemy zrobić, no, chyba że teraz to się uda wykonać. Nie wiem, czy właśnie nie widzę kolejnego. O, tutaj jest jeszcze jeden, więc musimy odgadnąć teraz drogę, jaką trzeba byłoby przebyć do tego questa. Podejrzewam, że tutaj jakieś przejście by musiało być, ale nie ma. Więc pozostaje nam... Ojej, bym spadł i byłoby już lipnie. Tutaj mamy to. I tutaj wchodzimy jakimś losowym przejściem. Więc sprawdźmy, ojej, tam jest niedaleko Siren Head, jak mnie złapie, to już jest po nas. Czyli stąd się musimy całkowicie cofnąć i wszystko obejść od nowa. Nie. Zobaczcie, tutaj nie ma wejścia po prostu. Albo wejście jest gdzieś tamtędy, czyli jest tylko jedna droga możliwa na zrobienie tego. Dobra, robimy szybkiego questa. A nie, wróciłem tam, gdzie byłem. Nie! Co jest? To jest ten sam budynek? To jest ten sam seat? Okej, okay. Dobra. Coś tutaj nie grało przez chwilę według mnie. Czekajcie, tu miało być tak, tu miało być tak znowu. Nie chcemy, żeby on do nas przyszedł, prawda? Gdzie on jest? Dobra, jednak jest trochę dalej, niż mi się wydawało. Więc jeżeli nas nie przyjdzie, to będzie spoko. Opa! Opa! Musimy dojść do tamtego jednego questa tylko. Tylko to się liczy w tym momencie. Bo jeżeli tam dojdziemy, to będzie super, naprawdę. Dobra, lecimy, 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 lecimy. O kurde. Dobra, Siren Head? Skowiar nie! Zobaczył mnie! W tym momencie mamy już przekichane, bo samolotów nie mam. Siren Head, chodź, przytul się. Pokaż, na co się stać. Niestety, tak. Spróbujemy jeszcze raz, bo metoda jest całkiem spoko. Tylko kurczę, gdyby było więcej tych samolocików, to by się udało. No minusem tej metody jest to, że nas szybciej zauważy. No on tu będzie się teraz kręcił. A my nie wiemy, jak dojść. No nie, 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 nie. No to jest kłamstwo w tym momencie, no. Nie wyjmiesz mnie stąd, bo jestem... Ha! A, wyjął mnie. Bez problemu mnie wyjął. Nie mam pytań do niego. No, w znajdowaniu wyjścia to ja jestem naprawdę dobry, ale... To się może udać, bo mamy tutaj możliwość skoczenia. Więc trzymajcie kciuki, żebym teraz wrócił do kwestika. To będzie nam potrzebny, bo... Akurat tak się złożyło, że mam tutaj drugi klucz. W tym miejscu, no chyba że gdzieś tu będzie jakiś quest ukryty, ale raczej w to wątpię. W każdym razie, ten domek... Myślałem, że on biegnie do nas. Tam jest quest, widzicie? Dosyć daleko. No i teraz udało się dotrzeć do ostatniego questa. Teraz tylko trzeba uciec, więc lecimy. Jak mnie tym razem złapie, to nie wiem, nie ręczę za siebie, ale to już powinna być ta chyba finalna droga, bo to jest zawsze ta najszersza, która prowadzi na sam koniec. Błagam, niech to będzie droga na sam koniec, żeby już tym razem nie powtarzać tego setny raz, bo naprawdę ja tutaj te razy to powtarzam, to grę, że to jest niemożliwe. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiadomo nigdy. Czy on się zaraz nie odwróci? Wysyłam go jak najdalej się da, naprawdę. To jest jak najdalej się da w tym momencie. O nie. Wróciliśmy tutaj. Nie wierzę, udało się. Naprawdę w to nie wierzę w tym momencie. Ten quest już był zrobiony, więc... Nie! Tylko nie mówcie mi, że nie zaliczyło dnia, naprawdę. Jak teraz nie zaliczyło dnia... Nie, no zaliczyło na szczęście, tylko że się znowu obudziliśmy w tym przeklętym polu kukurydzy. Dzień czwarty. Zamknąć, ja pytam. Powiedziałem, że zrobię dwa dni, to postaram się zrobić te dwa dni. Już nic więcej nie obiecuję, no. Aha, mamy jeden samolot.
To się trzeba na streamie. To trzeba na streamie zrobić. Ja nawet nie wiem, czy mamy jakiś cel w tej misji. Teoretycznie przed nami jakiś domek jest, no więc... Najgorzej. No idzie za nami już, tak. On już idzie za nami. I to... Decydencyjnie idzie za nami! Wiesz, temu się teraz uciec nie da. No widzicie to? Wyrzucam samolot jakoś wysoko. Mam nadzieję, że poleci... się zbaguje, nie wiem, poleci... z prędkością... dźwięku gdzieś. Hop, dalej chodzi, więc... chyba zadziałało tak, jak miało zadziałać. Tylko nie widzę więcej samolotów tutaj nigdzie już. Co to ma być? Tarota mam ułożyć? Moment, dobra, dwa czerwone. Zielony kąt. Nie wiem, co ja robię tak naprawdę. Coś takiego? Coś takiego i coś takiego, mi się zdaje. Albo inaczej, coś takiego. Tylko pewnie to jest bez wyjścia znowu. Tam jest kolejny. Nie, że się nie odblokowało właśnie, ale... zaraz się przekonamy, no bo trzeba tam dojść i to wygrać w końcu, no. Siema, kruki. Pewnie tu będzie w lewo i w prawo. Jak będzie znowu w lewo, to mamy przekichane. Aha. Aha. Aha, czyli oddalamy się od questa. Fantastycznie. Pff, fenomenalna gra. 10 na 10. To będzie pewnie ucieczka na sam koniec. O, jak dobrze widzę, ta, to już jest na sam koniec, a tam może być questik zawsze. Chociaż nie widzę, żeby coś tutaj takiego było. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale pole kukurydzy tutaj cały czas jest. Nie wiem, czy nie da się złapać i nie sprawdzić, czy nie będzie więcej samolocików. Bo z jednym, to wiecie co z jednym. Będzie przejście chyba już finalne. Ta, to jest finalne przejście. O, jeżeli on nie chodzi obok nas, to zawsze, że źle chodzimy. Już się tego nauczyłem, bo wtedy wiadomo, że chodzimy, błądzimy. Tak czułem, że jak on jest odwrócony w drugą stronę, to mamy szansę na to, żeby uciec z jego zasięgu widzenia, czucia, czy cokolwiek. W ogóle on nie powinien mnie echolokacją próbować łapać, czy coś? Tak mi się wydaje, że jak pójdę tędy, to będzie jeden quest i pójdę drugą stroną, to będzie inny quest jeszcze. Mam nadzieję, że dobrze idziemy. Tak, bo tam jest quest i tam musimy iść. O, jest jeden tutaj. Jakieś przejście tam, więc jest szansa na złapanie dwóch questów. Trzeci quest! Wszystkie questy są na miejscu prawdopodobnie, więc... co to jest? Right? Left? Nie, dobra, więc najpierw tak. Left, down, left, down? Musimy go ustawić w czasie to, z tym, z tym. Musimy wyjść, zobaczyć gdzie on jest. O, jest niedaleko. Dobrze, wyszedłem i sprawdziłem. Będzie nam próbował przeszkadzać, więc żal na niego marnować samolotu, więc próbuj się jakoś ukryć. Dobra, mamy cztery mamy w ogóle użycie, ale nie wiadomo właśnie, ile jest prób tutaj. A, trzeba znowu się ukryć. O co chodzi z tym puzzlem? Dobra, zbagowało się znowu. Znowu się zbagowało, niestety. Nic nie mogłem zrobić. Na Discordzie też nie wiedzieli, jak to zrobić. Ten quest jest dla mnie zagadką. Jeżeli tego nie rozwiążę, to nie rozwiążemy w ogóle gry, więc... jeżeli chcecie pomóc, to dajcie znać, jakie myślicie, że będzie rozwiązanie w tym questie. To jest jedyna szansa na to, żeby to przejść, żebyście pomogli w tym momencie. Nie wiem, mam... albo ja mam jakieś zaśmienie mózgu, albo kompletnie nie zrozumiałem przesłania tego questa. A czytanie ze zrozumieniem się kłania tutaj, a to ich się kłania czytanie z obrazka, więc... mam nadzieję, że się spodobało, widzimy się kolejnym razem. Niestety, nawet jakbym doszedł do reszty questów, to tego bym nie zrobił. A gra, sama jak widzicie, powiedziała: Przemek, daj sobie już na ciebie spokój. Pozdrawiam się kolejnym razem i cześć!